Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Zrecenzujemy Polibag z serii LEGO City. Zapraszam. Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zrecenzujemy Polibag z serii LEGO City, a dokładnie Polibag o numerze 30370, Nurek Oceaniczny. Polibag ten jest właśnie tutaj w licencji, jak widzicie, National Geographic. No i nie ukrywam, że kupiłem go w sumie tylko ze względu na płaszczkę, tak jak myślę wiele osób. Także co, ja się biorę za składanie i za chwilę szczegółowo omówimy ten zestaw. Słuchajcie, zestawik mam zbudowany. Oczywiście budowało się go bardzo szybko, bo tutaj nie ma zbyt wiele elementów. Ale jakże ciekawe są te elementy. Przede wszystkim tutaj nowy odlew płaszczki, wodorost oraz nurek, od którego może zaczniemy. Jak widzicie, ma on nadruk tutaj w przodu na torsie oraz z tyłu. Dostajemy tu oczywiście płetwy, butle z tlenem oraz chyba nowy odlew hełmu, bo nie kojarzę, żeby wcześniej się taki pojawił. Jak widzicie, ma on tutaj jakieś u góry latarki jakby oraz szybę. Szyba nie jest w żaden sposób odczepiana, jest to jeden element. Ogólnie cały nurek jest utrzymany ciemno-niebieskim i czerwonym kolorze, co bardzo fajnie się prezentuje. Nadruk oczywiście na główce jest z jednej strony, jak widzicie, jest to uśmiechnięty wyraz twarzy. No i dodatkowo nasz sznurek tutaj ma jakiś taki jakby kuterek podwodny. Jest to też bardzo prosta konstrukcja, ale mimo swojej prostoty pasuje do tego nurka. No oczywiście dostajemy tutaj także mały element podwodnego krajobrazu. Jak widzicie, jest to różowy wodorost. Też jest to nowy element, więc bardzo fajnie. Oczywiście możemy go łączyć z innymi, z innych zestawów, więc możemy stworzyć sobie tutaj dosyć rozległą rafę koralową. No i element, który myślę wielu skłonił, aby sięgnąć po ten polibag, jest oczywiście nasza płaszczka. Jest to jeden element, jeden odlew, ale spójrzcie, jak fajnie się prezentuje. Ma fajny taki błotnisty trochę kolor. Jak widzicie, takie również niebieskie kropki. Fajnie tu są oczy zaznaczone. No i z tyłu mamy ten kolec jadowy. Też fajnie to wygląda. Także ogólnie zawartość tego zestawu, jak na swoją dosyć niską cenę, jest naprawdę bardzo fajna. Podsumowując, Polibag serii LEGO City 30370 Nurek Oceaniczny jest naprawdę godnym polecenia zestawikiem, bo dostajemy tutaj naprawdę ciekawego nurka z nowym ubraniem oraz nowym odlewem hełmu. Bardzo fajny odlew płaszczki, no i przede wszystkim wodorost. Także myślę, że tutaj zawartość jest naprawdę bardzo cenna. Ta kwota tego, cena tego zestawu nie jest duża, także myślę, że każdy, kto w jakiś sposób zbiera LEGO, powinien się w niego zaopatrzyć. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.